Witam wszystkich bardzo serdecznie w ósmej części Let's Play Lemmings. Dzisiaj pięć kolejnych poziomów z poziomu trudności trzy. Czekajcie, mój telefon coś do mnie mówi i buczy mi w słuchawkach. O co ci chodzi? Nie chcę się łączyć ze Skype'em. Dobra, nieważne, nieważne, przepraszam. Jeszcze raz, tak, jeszcze raz. Więc... Witam wszystkich bardzo serdecznie w ósmej części Let's Play Lemmings. Dzisiaj przejdziemy sobie pięć kolejnych poziomów z poziomu trudności trzy. No to do dzieła. Poziom szósty, Lemmingology. I zaczynamy. Tak, tutaj mamy... Dam pauzę. Raz, dwa, trzy, cztery takie... Nie, cztery takie dziwne wysepki w powietrzu. Wyjście jest tutaj, stąd wypadają lemmingi. Zaczniemy od zbudowania schodków. Tutaj jest dosyć duży procent lemmingów, które muszą przeżyć, ponieważ 80. Czyżby? Czyli tylko jednego można w razie czego ukatrupić. Więcej nie ma możliwości. Dobra. I teraz zrobimy coś takiego, że jednemu lemmingowi pozwolimy się wspinać, żeby on tutaj wyszedł i... żeby po prostu, jakbym zbudowała schodki, to inne mogłyby tu pospadać, a tak jest w miarę bezpiecznie. I przygotujmy po prostu drogę dla pozostałych czterech. Jeszcze trochę pobudujesz. Dobra. Dobra, tutaj to nie ma sensu, więc zrobimy tak. Tu też się przydadzą schodki, ale nie zdążyłam, to damy mu parasolkę, bo wszystkim trzeba będzie dać parasolki. Dobra, i z tej dziury też trzeba wyjść. Chociaż w sumie nie trzeba tu zrobić schodku, wystarczy innym też dać wspinaczkę. Nie wiem, a jakoś częściej buduję po prostu schodku. Nie! Głupku, nie! Co ty robisz? Cóż. To nie jest dobra sytuacja dla mnie. Co, mam budować nim schodki aż dotąd? Możemy spróbować w sumie, no co mi szkodzi. Mamy jeszcze 3 minuty i 54 sekundy. Dobra. Chciałam mieć tutaj 100%, jako że i tak jest niski odsetek przeżywalności. Dobra. Uda ci się, wierzę w ciebie. Okej, świetnie. Już wam się, że on się wespinie tutaj, jeszcze tędy będzie mi chciał wyłonić. Okej, mamy coś takiego. Właściwie, no te jedne schodki są zbędne, ale wiecie. I teraz tak. W sumie mogłam pozwolić się wspinać tym. Tylko boję się, że trafię w złego lemminga. Czekajcie, pojedynczo to zrobimy. Teraz masz parasolkę. Dobra, kolejny. Bo nie chciałabym trafić w te, które idą w tą stronę, bo znowu bym musiała ze schodkami kombinować. No teraz już jest łatwiej, bo są dwa. W sumie mogę naraz im dać. No i powinno być ok. Mimo drobnych tutaj komplikacji. Jest dobrze. Ok. Tak, uratowałam 100%. Ledwo, ale udało się. Dobra, przechodzimy do poziomu siódmego. Been there, seen it, done it. Tak. Musimy uratować 73% lemmingów. Dobra, zaczynamy od blokera. Gdzieś tutaj. Teraz temu każemy budować schodki. I postawimy blokera... O, za daleko by był. Trudno, przepraszam. Postawimy blokera tu i mam nadzieję, że nie wysadzi mi tych schodków, kiedy ja go wysadzę. Ewentualnie można by zbudować nad nim schodki później, więc... Nie, nie ma tego złego. No, mógłbyś już wyleźć z tej dziury, dziękuję. Dobra, musimy się przebudować przez te wszystkie kolumny na razie. Odstępy między nimi nie są duże, także pojedyncze budowanie schodków powinno zwykle wystarczyć. Tylko niestety mały upierdliwiec postanawia wracać, więc trzeba na niego czekać. Tak, na razie jest dosyć prosto. Ostatni etap przygotowywania tutaj drogi dla lemmingów będzie najtrudniejszy. No i co?
Nie wejdziesz tam, tak? Oczywiście. Musisz sobie wrócić. Dobra. Pozwólmy temu Lemmingowi spokojnie marnować nasz czas. Okej. Gotowy, gotowy. Dobra, jeszcze tutaj jedne schodki, tutaj i... No, tutaj nie bardzo jest... Nie możemy zrobić schodków tak, żeby lemmingi tutaj spadały, ponieważ nie mamy tylu parasolek, żeby wszystkie to przeżyła. Jak widzicie, no tutaj jest wyraźnie za wysoko. Więc zrobimy tak, że wkopiemy się trochę w tą kolumnę, potem wkopiemy się w nią w tą stronę. Najgorsze jest to, że nie zawsze da się trafić tak, jakby się chciało. Czasami lemming zaczyna kopać drugą. No a potem zbudujemy schodki. Mam nadzieję, że się uda. Już przygotuję sobie kopacza. Okej, no i trzeba też pilnować, że tutaj się za głęboko nie wkopać, żeby one się tutaj nie zabijały. Także tutaj jest dosyć sporo komplikacji. Myślę, że na dwie wysokości kursorka powinno być okej. Wiem, moja miarka jest taka niemiarodajna, ale... Niemiarodajna miarka. Dobra. Okej, kopiesz w dobrą stronę, jest dobrze. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie za wysoko, no ale to już wszystko się okaże. Zrobimy tak. Okej, jest dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, i trochę boję się wstać tego blokera, że mi tu wszystkie powpadają, więc zbudujemy nad nim schodki. Bo no, oczywiście schodki musiały pójść mnie w tą stronę, którą ja bym chciała. Okej, bo nie kop za głęboko. Okej. Dobra. Teraz idą w dobrą stronę. No ciężko tutaj w cokolwiek... Dlaczego skręciłeś od blokera? Ty mały buk... Nie, żadnych takich. A, oczywiście teraz się wszystkie cisną tutaj. Dobra. No ale wolę tak, niż żeby potem tutaj wysadziły mi się te schodki i utopiły się wszystkie, jak już mam wszystko przygotowane. Dobra. Możemy się was pozbyć. Tę? Zobaczymy, jak tutaj wam... uda przetrwać. Oh, yes! A nie, oh no. Fuck! Nie, nie chcę tego trzeć. Przecież tamten... Tamtemu się udało. La 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 la. Niedobrze. Cóż, zrobimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie umrzecie z nudów. Dobra, powtórka z rozrywki. Bloker. Schodki. O, przykro mi. Dobra. Tutaj chyba nie zahaczę o schodki. Więc będzie lepiej. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, a już było tak dobrze. Bo tam też zawsze na końcu te ostatnie schodki staram się przekopać tym lemmingiem, który je buduje. Właśnie na odpowiedniej długości, żeby nie było zbyt dużej wysokości. No i tutaj widzicie, kopałam tamtym, on spadł dobrze. Gdyby spadł źle, to wysłałabym jakiegoś następnego ochotnika, żeby to poprawił, zanim przyjdą wszyscy. Tak. A blokerzy mi ostrzegali, trzy razy krzyczeli oh no. A wtedy ja powiedziałam oh yes. I wtedy wszyscy zaczęli się topić. Trzeba było słuchać tych ostrzeżeń. Jeszcze można było to jakoś naprawić. Nie wiem, dobudować ten jeden mały schodek kimś czy coś. No jakoś, nie wiem, tam była za duża chmara, żeby przetrwało tyle i tylu, ilu trzeba, także... Dobra. Widzicie, różnie to bywa. Okej. Mam nadzieję, że trzeci raz tego poziomu powtarzać nie będziemy. Okej. Dobra, zaczynamy od kopania. Okej. O. Dobra.
moja supermiarka, dwie długości kursorka od końca kolumny. Może niecałe dwie długości kursorka, zobaczymy. Okej, jeszcze dotąd. Żeby zaczął kopać w dobrą stronę, no. Dobra, masz szczęście. Tutaj. No tutaj musi być dobrze, nie ma szans. Przyjemna nadzieję. Dobra, i czy ten bloker wysadzi mi schody? To ja się boję ryzykować, ale zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że nie. Jak coś, to tutaj spróbuję szybko naprawić tę dziurę. Dobra, nie wysadził schodów. A ty co tam wracasz? Dobra, możemy przyspieszyć, bo jeszcze jak widzę, nie wszystkie wypadły. Tak, tak, zobaczymy. Żeby teraz było dobrze. No, idźcie. Wyglądacie jak wielka gąsienica. No! What the fuck? What the fuck? No, no właśnie. Dobra. And doesn't matter. Próbujemy po raz trzeci. Bo nie mam wyjścia. Chyba najbardziej failogenny mój poziom jak na razie, bo do tej pory chyba nie powtarzałam niczego dwa razy. Ty. Ty. Tutaj się boję dawać. Tam tu schodki. No ale wejdziesz tam, prawda? Wejdziesz, dobrze. O. Dobra. Jak teraz nie będzie dobrze, to nie wiem. Po prostu się zdenerwuję, bo... Dobra, do trzech razy sztuka, nie? Teraz jak się uda, to jeszcze jakoś zniosę poprzednie dwie klęski, ale jak się nie uda, to nie wiem. No tak, wracaj. Świetny moment sobie wybrałeś. I tak już jesteśmy... nie dosyć długo na tym poziomie, żeby się na niego napatrzeć, więc... Dobrze, że nam ułatwiasz sytuację. Dobra, jeszcze tutaj, tutaj. Tak, i teraz jak mi zacznie kopać w inną stronę niż powinien, to nie będę szczęśliwa. Okej. Okay. No, fajnie te skotki tutaj się wkomponowały w tą kolumnę. Mam nadzieję, że teraz nie będziesz chciał znowu tam wrócić. No, tutaj nie ma przyspieszania, więc będziemy się nudzić w czasie, kiedy ty będziesz się bawił w wycieczki. Dobra, kopanie. I do dzieła. Okej. Znowu moja miarka. Mam nadzieję, że nie macie déjà vu, ja trochę mam. Okej. Jeszcze tu. Dobrze, masz szczęście. Teraz, czy tutaj nie jest za wysoko? Dobra, ja już nie przekopuję tych skotków tak blisko, chociaż zawsze tak robiłam i wszystko było okej, ale... Powiedzmy, że... Tu. No tutaj nie ma szans, żeby spadli do wody. Dobra, nie roztrzaskałeś się o ziemię, jest dobrze. Okej. Okay. Wysadzamy imprezkę. Zobaczymy, jak teraz wszyscy wpadniecie do wody, to ja się załamię. Jeszcze nie wszyscy zdążyli w ogóle wyjść. Żeby się przyjrzeć temu pięknemu poziomowi. Dobra. Tak, chwila niepewności. Już się muszę napić wody. No do wody nie wpadną. Wow, i nie roztrzaskali się o ziemię. To dobrze. No nareszcie, nareszcie. Okay.
takim razie udało się, na szczęście. Widzów, którzy nie zanudzili się i nie odeszli od monitorów, zapraszamy na poziom 8. Lemmings Sanctuary is inside. Dobra. 60% do uratowania. Dam pauzę na początku. Widzicie, tutaj mamy takie jakby półeczki. Oczywiście tutaj nie jest tak fajnie, że one dochodzą do samej ściany. Tędy mogą lemmingi spadać. No i do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie blokerów i budowniczych skotków. Nie możemy wysadzać blokerów, ponieważ nie mamy tych bomb. Także spróbujemy zrobić jak najwięcej schodków, jak najmniej blokerów. Dobra. Zaczynamy. Oczywiście chrypka musiała mnie złapać, przepraszam. Okej, buduj też. O, czemu tamten wrócił? To jest ciekawe. Okej, tu będzie dobrze. Tak, i możemy spróbować, żeby nie dawać blokera, zrobić schodki tymi, którzy będą wracali. Spróbujemy. W sumie nic mi nie szkodzi. Nic mi nie... A, w złą stronę idziesz. Dobra. Bloker. Oczywiście. Oczywiście takie wypadki... O, muszą mi się zdarzać. Tak, już dobrze. Zaraz się dobudujesz do tamtego poziomu. No proszę. Fajny bug, podoba mi się. Tu wystarczyło dać blokera i wszyscy by wracali, ale dobra. Zrobimy normalnie. Zrobimy schodki stąd. Chociaż nie powiem, podoba mi się to. Tak. Ciekawe. Ciekawe przeżycie. Okej. Już jesteśmy prawie. Uda się? Świetnie. Tak, teraz tymi, którzy tutaj przechodzą, zbuduję tutaj schodki przy ścianie, żeby no nie wpadali mi tutaj w kółko do tej dziury. Teraz powinien ktoś mi zacząć budować schodki w jakąś logiczną stronę. O, jest. Tak, no ten poziom składa się głównie z budowania schodków. A te są najlepsze. Okej. Kontynuujcie. Dobra. Tutaj tak samo zrobimy schodki do ściany. Ciekawie, bo tutaj... To już by nikt tam nie spadał, nie? Dobra. Już przedostatnie schodki. Znaczy, przed, bo jeszcze tutaj przez ścianie zostały. Okej, jeszcze kawałeczek. Mam nadzieję, że nie utopiłam tutaj zbyt wielu lemmingów, próbując budować tutaj schodki. Ale... Widzicie, różnie to bywa. Okej, teraz tutaj. Oczywiście ktoś musiał tam wlecieć po prostu. Dobra. I to już są ostatnie schody. Tylko trzeba będzie przedłużyć na nie subskrypcję, ale... Jak przedłużą, to już będą ostatnie. No nie mogę niestety wysadzić tego blokera, ponieważ nie mamy środków wybuchowych. Po prostu użyję tego kowadełka, które naprawdę jest jakimś wybuchem bomby. Zależy, co kto tutaj widzi na tym pikselowatym obrazku. Po prostu jak zostanie tylko ten jeden, żebyśmy nie musieli czekać tam ponad 3 minut. A do tego celu wszyscy muszą tutaj dojść. Nie przesadzajcie z tymi skutkami. Wyglądają. Aha, nie możemy się przez nie przekopać.
Tak, skleroza niewoli. Na początku sama mówiłam, kogo mam do dyspozycji. Okej. Dobra. Zaraz zajmiemy się ostatnim blokerem. Czy 80, czy 91% wystarczy? Chyba tak, już prawdę mówiąc nie pamiętam, co tam było napisane na początku. Okej. Okay. O, nawet schodków nie wysadziłeś, ciekawe. A, 60 tylko było potrzeba. No to spoko. Niepotrzebnie się martwiłam. Przechodzimy do poziomu 9. They just keep on coming. Tak, ten poziom ma dwie drogi, zresztą zaraz zobaczycie. Trzeba uratować 93%, także całkiem sporo, nie można sobie tutaj pozwalać na zbytnie fejle. Najpierw wam pokażę, jak ten poziom wygląda. Tak, mamy dwie drogi, tutaj można zbudować schodki. Tutaj jest zbyt duża wysokość, lemmingi by się zabijały i trzeba by budować schodki w ten sposób, żeby spadały z niższej wysokości, potem trzeba byłoby się przekopać przez tą górę, tutaj zbudować dosyć sporych rozmiarów schodki. I tutaj jest wyjście. I w sumie dosyć często wybierałam tamtą drogę, ale dzisiaj wybierzemy sobie tą drugą. Mniej przeze mnie uczęszczaną. Dobra, najpierw dwa lemmingi dostaną umiejętność wspinaczki, a potem zaraz zacznę, zanim tutaj się jeszcze zrobi jakieś super wielkie natężenie, budować schodki w tą stronę. Tak, tamte będą mogły sobie przejść dalej, dzięki temu, że się mogą wspinać. Tak, dobra. Nie wiem, czy uda mu się skończyć teraz te schodki, chyba raczej nie, ale dokończymy je później, to nie jest jakieś super ważne. Wolę się tutaj skupić na tych lemmingach. Tak, one tutaj sobie zejdą po tej górce i ja tutaj postawię blokera. A następnie przekopiemy tą górę od tej strony. No, z tej strony jest łatwiej przejść ten poziom, chociaż no, też trzeba to w jakiś sposób wykombinować. Nie jest jakieś takie super oczywiste, mogłabym tam dać schodki, ale boję się, że tutaj nie zdążę, wolę poczekać. Okej, buduj. No teraz już mogę. No i ostatnie schodki nad tą mini przepaścią tutaj. Widzicie, im tam już się udało wchodzić wyżej. Dobra. No i teraz powinno być ok. Także tego lemminga już mogę właściwie pozostawić samemu sobie. Zajmiemy się zbudowaniem schodków tutaj. No to nie jest takie proste, bo tutaj mam trochę za wysoką ścianę, więc prawdopodobnie trzeba będzie się od niej odbić się stąd i dopiero. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, jeśli się też zbyt dużo kombinuje, na przykład przechodząc poziom od tej drugiej strony, to może się czas skończyć. W tym poziomie zdarzało mi się, że czas się kończył. O, i tutaj jak się dobuduje schodki, to jest taki dosyć ciekawy bug. On się tutaj pojawia praktycznie zawsze, że strzałki pojawiają się z tej górki, pojawiają się na schodach też. Okej, wracacie, świetnie. A, w złą stronę. Też w złą stronę. Chciałam zobaczyć kogoś budującego schodki w dobrą stronę. Okej. Teraz się powinno udać. Tak. Myślę, że mamy to. No, te strzałki tutaj są genialne. One pojawiają się praktycznie zawsze przy zbudowaniu tutaj schodów. Nie wiem w ogóle dlaczego, ale jakoś tak jest. Dobra, zaraz będę mogła wysadzić tego blokera. Super, nikt nie wpada do jakiejś ciemnej, granatowej otchłani. Bardzo się cieszę. Tak więc, no ten bloker jest praktycznie jedynym lemmingiem, którego tutaj musiałam poświęcić. No niestety innego pomysłu tutaj nie mam, bez tego blokera. Ale myślę, że jest całkiem dobrze. Okej. Okay. Uratowałam 98%. Przepraszam. Przechodzimy do ostatniego poziomu dzisiaj. Hurra. There's a lot of them about. Jak widzicie, tutaj na miniaturce są aż dwa sloty, z których wypadają lemmingi. Wejście jest jedno. No i
będzie trzeba tutaj trochę kombinować, bo procent lemmingów, które trzeba uratować, jest dosyć duży, 94. Także też nie można sobie pozwolić, żeby tutaj one umierały. Tak, najpierw damy blokera tutaj. Potem tutaj. Tutaj jest łatwiej zdążyć. Tak, i zrobimy tak, że zaczniemy tutaj przekopywać tym jednym. No i tutaj... O, dobra, weźmiemy dwóch. Tutaj dam blokera, żeby mi się tutaj nie napiętrzały i nie wpadały nigdzie. Lepiej teraz wcześniej zająć się tą stroną i dać blokera, bo potem właśnie może być ciężko z czasem. No, buduj schodki. Mam nadzieję, że są pod dobrym kątem. Tutaj powinien przyjść jeszcze jeden lemming, nie wiem, co się z nim dzieje. Dziwne. Wydawało mi się, że przepuściłam dwóch przez blokera. Ale okej, nieważne. Nie ma to trudno. No, jeszcze kawałeczek. Tutaj możemy się przekopać, żeby nie były te schodki takie za wysokie. Okej. No i tutaj z samego końca. Tak powinno być dobrze. Zastanawiam się, co się stało z tym drugim lemmingiem. Chyba, że mi się przewidziało, że tam były dwa, no ale to by było dziwne. Okej, jest dobrze. Więc teraz zajmiemy się drugą stroną. Tutaj sytuacja jest prostsza, ponieważ jest trochę inny kształt góry. Można dać jednemu lemmingowi umiejętność wspinania się i nie trzeba marnować blokera na początek. No, wspinaj się, gdzie jesteś, dobrze. No i budujemy tutaj, z tej górki spróbujemy. To mi się wydaje, że tutaj jest dosyć dobra odległość. No i tak samo schodki. Wydaje mi się, że to jest właśnie sposób, który pozwala no, oszczędzić jak najwięcej lemmingów. Buduj, buduj. A jak mi tu wpadniesz, to... No chociaż lepiej, żeby ten wpadł niż ten z drugiej strony, bo tam musiałbym kombinować z tym blokerem, a tutaj po prostu... Wystarczy, że wezmę po prostu następnego wspinacza. Tak. No i w ten sposób będziemy mieć bardzo ładnie, symetrycznie. Jeszcze. Tam wpadniesz mi zaraz gdzieś. Okej? Okej. Dobra. Więc tutaj można zacząć kopać. Fala sobie przejdzie. No a tutaj musimy wysadzić tego blokera. No. Tak. I w ten sposób lemmingi z obu stron mogą już sobie przyjść. W sumie no te można by było wypuścić wcześniej, ale jakoś zawsze lubię, jak one idą tak z dwóch stron, to czasowo nie robi specjalnie żadnej różnicy. Także to jest moja metoda. Tak. Czy trzeba będzie blokerów wysadzić? Bo jakoś tak zawsze lubię tutaj popatrzeć, jak one z tych dwóch stron idą. Dobra, dziękuję. Dziękuję, jesteś zwolniony. No. Tak, i w ten sposób udało nam się przejść ostatni poziom w dzisiejszym odcinku. Z pierwszym chyba było najwięcej problemów. Nie, z drugim. Tak, z drugim. No ale trudno. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.